Cześć, dzień dobry dziewczyny i chłopaki. Mój laptop właśnie się rozgrzewa, a ja zaraz rozgrzeję się zimową herbatką w pięknym zimowym kubku z reniferem, czyli będzie tak, składowo to tak powiem Wam, nie jestem fanką gotowych herbat, ale zawsze raz w roku dam się skusić i tam mamy cynamon i imbir, bla bla bla. Ja sobie zdecydowanie wolę zrobić taką swoją herbatę i ona wtedy jest wybitnie dobra. No ale dobrze, mamy co mamy, ta wersja malina i cytryna jest zdecydowanie lepsza z Herbapolu, ale ja sobie tutaj jeszcze dodałam swoich dobroci i jest gitas majonas. Chleb z masłem, no jakby wygląda jak chleb z masłem i do tego co? Wiosenna jajecznica. Dlaczego wiosenna? Bo ostatnio ktoś tak w komentarzu napisał i mnie to bardzo rozśmieszyło. Szczypiorek co prawda jeszcze nie jest wiosenny, a grudniowy z Lidla, ale jeszcze trochę i będziemy mieli ten drugi. U mnie na kuchni gotuje się rosół, czyli jak niedziela to rosół, no niekoniecznie u mnie zawsze, ale w dzisiejszym dniu tak. I powiem Wam, że dziś postawiłam praktycznie na rosół wołowy. Tutaj jest pięknie opalona cebula i mam tylko dwa takie malutkie podudzia, a pod spodem jest duży płat wołowiny. Także taki będzie bardziej jak u mnie w domu rodzinnym, bo u mnie w domu to w ogóle żadnego kurczaka drobiu tam nie uświadczył. Więc ja całe życie byłam wychowana właśnie na rosole wołowym i nie powiem, żeby mi nie smakował. Ale tutaj jeszcze pyka moja patelnia, która wygląda strasznie, bo opalałam na niej cebulę, ale jeszcze straszniej wygląda kuchenka, zobaczcie na to. Tak wygląda biała kuchenka, czarna też, tylko tego nie widać. Kiedy na przykład ja smażę naleśniki albo, no zobaczcie, tu w ogóle grama tłuszczu nie było. I coś takiego się dzieje od samego takiego opiekania. Jak ja pierwszy raz zobaczyłam tę kuchenkę, ona miała kilka dni, ja coś tak właśnie, wiecie, przysmażyłam. Ej ludzie, ja myślałam, że ja na zawał zajdę, nie? I ja mówię, Boże, nowa kuchenka i coś takiego, przecież ja tego nigdy nie wyczyszczę. Nieprawda, wyczyszczę, czyszczę za każdym razem. No, a jeszcze chciałam Wam powiedzieć słowo o okapie, tylko ja nie wiem, jaka to jest firma tego okapu, musiałabym tam zajrzeć w papiery. On tak pięknie ściąga, a to był najtańszy okap, jaki dorwałam na Allegro, bo on chyba jest z Allegro, na pewno jest zamawiany online. Chociaż nie, on nie jest chyba z Allegro, on jest chyba z jakiegoś tam RTV, tylko po prostu najtańszą wersję wbiłam. Żadne, wiecie, Amiki, żadne inne tam znane firmy, ponieważ on, no zobaczcie, jego w ogóle nie widać. I tak pomyślałam, dobra, sprawdzi się albo się nie sprawdzi. No co się nie sprawdzi, no super się sprawdza, pięknie po prostu wciąga, tu nie ma, jak on chodzi, to nie ma nawet grama, kropelki, jakiejś pary, niczego. Także za niewielkie pieniążki super sprzęt. Widzicie, nie zawsze trzeba przepłacać, żeby kupić coś porządnego i często po prostu kierujemy się firmą, a nierzadko ta firma nas też lubi zawieść. Także sprawdzę, jaka to jest firma, to Wam napiszę najwyżej w opisie, jakby kogoś interesowało, a ja sobie tutaj ogarniam kuchnię po śniadaniu i dopijam herbatę i powiem Wam, że ta herbata jest, no widzicie, ta jest po prostu pyszna. Odszczekuję wszystko, co powiedziałam, że nie lubię takiej herbatki. No nie, że nie lubię, tylko po prostu nie gustuję aż tak, ale ta wersja jest po prostu przepyszna. I to jest ten zimowy sekret herbaty z Herbapolu. No naprawdę, co tutaj mamy w składzie? Zaraz ja bym zerknęła. Mamy tak, kwiat hibiskusa, no nie zobaczycie, czy zobaczycie? Sami sobie przeczytacie? Dobra, nieważne. Kwiat hibiskusa. O, poczekajcie, o, proszę, zerknijcie sobie. Jabłko, owoc gruszki, owoc dzikiej róży, owoc aronii, kora cynamonu, naturalny aromat cytrusowy, skórka pomarańczy, liść jeżyny, owoc maliny, kłącze imbiru, goździki. Dziękuję. Bardzo, bardzo dobra herbatka. Bardzo, naprawdę. Mówiłam, że się pięknie wyczyści i się wyczyściło. A ja teraz po obiedzie, po robocie, no, myślę, że najwyższy czas na drugą, dobrą kawkę z mlekiem. Tym razem wleciała cappuccino, no i amaretti. Amaretti chyba malinowe, już nie pamiętam. Opakowania już dawno nie ma, ale są o wiele lepsze od pistacjowych. Ja jestem fanka pistacji, ale jakoś tak i w wydaniu budyniowym, i tym ciasteczkowym wypada gorzej. A tutaj stoi mój słój z magicznym ziołem. Jeszcze jeden dzień. No i będę przelewała do butelki. To ja już w zasadzie wypiłam kawę i przychodzę do Was, prawie bez kawy, ale przychodzę do Was w temacie świątecznym, bo znalazłam przecudowny post, duszą podszyty na Facebooku. W zasadzie udostępniła go moja była sąsiadka. Czy wiesz, co to są święta Bożego Narodzenia? Czy wiesz, że dom to nie muzeum ani laboratorium?
Nie trzeba polerować każdego eksponatu. Czy wiesz, że stół wcale nie musi obfitować w bogactwo potraw? Tak, jakbyś gotował tylko raz w roku. Czy wiesz, że nie musisz mieć idealnie ułożonych loków? Czy wiesz, że choinka najfajniej ubiera się wspólnie, a pod nią wcale nie muszą leżeć najdroższe prezenty kupione na kredyt, który później przez rok będziesz spłacał? Czy wiesz to wszystko? Boże Narodzenie to święta miłości, czas, który spędza się z bliskimi sercu i to powinno być najważniejsze. Czas dla nich, dobre słowo, uśmiech, a nie zgorzkniała mina i malujące się na twarzy zmęczenie. Tak bardzo dziś święta robimy na pokaz, zapominając, co jest ich istotą. Ja się zgadzam od wielu lat, dlatego ja też od wielu lat zmieniłam swoją politykę świąt i ja po prostu nie dziczeję. Nie wymyślam, bo ja sobie przez cały rok robię sałatki, upiekę sobie jakieś ciasto, zrobię sobie, nie wiem, coś, na co mam ochotę. I wiecie co? Tak naprawdę urobić się to jest bardzo prosto. Nakupić, nawydawać, ale to nie jest sens świąt. I wiecie co? Lepiej spędzić te święta, nie wiem, przed telewizorem, ale z ulubioną osobą, z ulubionym człowiekiem, iść na spacer świąteczny, zjeść sobie coś dobrego, pewnie, że trzeba przygotować, pewnie, bo to jest taki czas, że wiecie, no siedzimy w domu, sklepy zamknięte, no chce się nam takiego świątecznego jedzenia, no trzeba to w jakiś sposób ograć, ale naprawdę nie to jest istotą świąt i nawet jeżeli ktoś nie obchodzi świąt w jakiś taki sposób bardzo uduchowiony, kościelny, to może obchodzić w taki swój sposób, czyli to są takie święta w roku dla nas, czyli chodzi o to, że jesteśmy razem, że wiecie, że to jest ta atmosfera, to wszystko, mało kto się wtedy kłóci, chociaż tutaj to pewnie też są różne tego typu rzeczy, bo właśnie wtedy jest łatwo o kłótnie, bo coś się nie udało, z czymś się nie wyrobiliśmy, oczko w rajstopach poszła, nie ma drugich na zmianę. Tak, ale to są takie rzeczy, że każdy się, wiecie, w środku jakby stopuje, żeby nie powiedzieć za dużo, bo sama atmosfera, to co wisi w powietrzu, w Wigilię jest taka, no. Także wiecie, róbmy to, co lubimy, na co nie mamy w ciągu roku czasu. Jeżeli spotykamy się z jakąś swoją daleką rodziną, to spędzajmy z nimi czas i nie karzmy ludzi jedzeniem. Jedz, bo się zmarnuje, no ale co ja z tym zrobię, ja się tyle przy garach nastałam. To nie trzeba było stać. To wiecie, też nie chodzi o to, żeby stoły były puste i żeby lodówka była pusta, ale ja na przykład wam powiem, że no wszystko się jakby zmienia i kiedyś pomarańcze, wiecie, najzwyklejsze ciasta, to było coś, czego nie było przez cały rok. Teraz mamy wszystko, więc może właśnie warto iść w tę drugą stronę i trochę to zminimalizować. Jak patrzę w sklepach, jak ludzie się po prostu okupują, to ja rozumiem, że może są duże rodziny, może te spotkania inaczej wyglądają niż na przykład w moim domu, ale ja myślę, że trochę po prostu odpływamy. I jeśli chodzi o prezenty, to wiecie, no to akurat nie będę się jakoś tam bardzo wypowiadała, bo no my sobie zrobiliśmy prezent to taki wspólny, czyli kupiliśmy sobie suszarkę i to jest taki nasz świąteczny prezent, tak sobie ustaliliśmy, więc już sobie nic nie kupujemy, żadnych tam wiecie podarunków i niespodzianek, chyba, ale raczej nie planujemy. Natomiast wiecie co, no to jest taki praktyczny prezent, on się po prostu przyda całej naszej rodzinie, bo i Artur będzie zadowolony jak wróci i będzie miał szybciutko wszystko suche i Igor, który potrzebuje wiecznie bluz i potem pożycza od matki, bo ta brudna ta nie wyschła. No i ja, która będę najbardziej zadowolona, że oni są zadowoleni i ja mam święty spokój. Także myślę, że lepszego prezentu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Ale święta to ja sobie widzę tak, że sobie właśnie zjemy coś dobrego i wiecie, pójdziemy na jakiś spacer, jak pogoda dopisze i nie będzie padał deszcz, pooglądamy sobie filmy. No po prostu wiecie, spędzimy ten czas razem. My tak naprawdę to mamy takie święta co 2 tygodnie, bo my co 2 tygodnie się jakby widzimy i potem znowu jest rozłąka, więc to są takie nasze mini święta. Także dla nas to nie będzie jakaś wielka nowość i po prostu wiecie co, w świętach chodzi o to, żeby przeżyć ten czas zgodnie ze sobą, wesoło, radośnie,
Jeśli ktoś przeżywa je tak mocno kościelnie, to wiadomo, a jeśli nie, to też bardzo nie lubię, jak ktoś czasem zwraca komuś uwagę, no ale ty szykujesz święta, a ty do kościoła nie chodzisz. Ale ona szykuje po swojemu święta, więc o co chodzi? Każdy może świętować, nawet ten, co nie chodzi do kościoła. A ten, co chodzi, to niech sobie chodzi, niech sobie też świętuje po swojemu. No, także moi drodzy, tak wam chciałam właściwie tylko przypomnieć, bo wiem, że będzie dużo głosów i wszyscy będą mówili jednym głosem, ale no, ja się zastanawiam, kto w takim razie wywozi te wielkie wózki z Lidla i Biedronki, Netto i Kauflandu. Bo naprawdę ludzie szaleją i to dość mocno. Ceny też szaleją i wiecie, no po prostu, czy jest sens tak się szarpać? Nie, ja na przykład, wiecie, wolę sobie coś innego kupić niż... Ja sobie wolę kupić nową patelnię z jakiejś zarąbistej firmy, która będzie mi później służyła przez cały rok i będę się cieszyła, że pięknie mi smaży, niż napiec, nagotować, naszykować i później terroryzować rodzinę. No zjedzcie, bo ja przecież stałam przy garach, co nie? Jeszcze jest czas, jeszcze możecie to zmienić. A pytacie mnie też, kiedy będę piekła piernik. Piernik? Myślę, że środa, najdalej czwartek, tak żeby ładnie przeszedł powidłami. Ale, kogo my tu mamy? Jest ostatni gość tych świąt, więcej gości już nie przewiduję, czyli choinka w wersji bardzo mini i do tego gwiazda betlejemska. I ja zawsze kupuję właśnie takiej wielkości i się nie śpieszę, bo one później mi nie dotrwają. Bardzo ładna, z Lidla za jakieś 12 z haczkiem, więc to była ostatnia w tych pieniążkach i powiem wam, że potem widziałam... Nie, przepraszam, ona kosztowała 9 z hakiem, a potem widziałam za 12 z hakiem i były o wiele brzydsze, więc ta mi się bardzo podoba. No, śliczna jest, zobaczcie. Tutaj ma ładne listki, nic się z nią nie dzieje, więc sobie tutaj będzie stała, nie wiem, tak czy tak. W ogóle te osłonki są rewelacyjne, te osłonki są z Ikei, bardzo, bardzo ładne. No i zawsze, wiecie, lepiej to wygląda niż w takiej gołej doniczce. No i domek. Domek jest z Pepco i ja te domki po prostu uwielbiam. Z tej strony jest ładniejszy, zobaczcie. Uwielbiam, one świecą, tylko te baterie to u nich, wiecie, chwila, moment i nie ma. Ale oprócz krasnali, czy tam skrzatów, właśnie takie domki są dla mnie taką kwintesencją tego okresu świątecznego. Przepiękne. Już teraz, wiecie, jest późno, więc nigdzie nie zdążę zamówić, ale może po świętach będą wyprzedaże, to zamówię sobie jakieś takie właśnie ładne, może bym większe gdzieś dorwała. Jak znacie takie strony z takimi domkami, to proszę Was, dajcie mi koniecznie znać, bo one wprowadzają po prostu taki klimat świąteczny, że rekompensuje nawet brak śniegu za oknem. Gotujemy makaron, to jest szybka piłka, bo to wiecie, a tutaj podgrzewamy rosół, bo on sobie troszkę poczekał i muszę Wam powiedzieć, że to są oczka na rosole, zobaczcie, zobaczcie jakie wielkie. W końcu udało mi się pokazać oczka na rosole w kamerze, ale prawda jest taka, że jest to 90% mięsa wołowego, a rosół z mięsa wołowego zawsze ma takie oczka. Jest piękny, klarowny, bardzo, bardzo smaczny. Ja odrobinkę go tutaj doprawiłam jeszcze, zamiast Maggi, to już Wam mówiłam, sosem sojowym. Sos sojowy jest o wiele zdrowszy od Maggi, ale dobra, jak tam lubicie Maggi, to sobie też możecie dać, bez przesady. Natomiast z powodzeniem możecie doprawiać zamiast Maggi właśnie sosem sojowym. Super się sprawdza, to jest moja polecajka. Tam jest dużo warzyw, ale one uciekły, bo tam jest spory płat mięsa, a ja to mięso wykorzystam w ten sposób, że go po prostu wyciągnę, poskubię na małe kawałki i zamrożę. Mam już trochę takiego mięsa pomrożonego, łącznie oczywiście z drobiowym, bo tutaj są dwa takie małe drobiowe podudzia, bo ja później wykorzystam sobie do krokietów z miele i będzie jak ta lala. Wracam po przerwie na kichanie, ale sypnęłam sobie pieprzu. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest czarno. A pieprz to, wiadomo, wyzwalacz kichania. Więc wracając do tematu, mój rosół jest bardzo żółty, bo ja do niego dodaję trochę kurkumy. Tak, ona świetnie podciąga smak, podkręca, ale też pięknie podciąga, wyciąga kolor.
A teraz chciałam Wam pokazać moje nowe nabytki. Mam jeszcze takie zielone oprócz gwiazdy. Zobaczcie, jaka ładna choina. Ona jest taka, wiecie, taka szaro-niebieska, taka jakby oszroniona. Ale, bo ta moja gałąź, którą kupiłam ostatnio i przyozdobiłam szyszkami, co Wam pokazywałam w wazonie, jest taka typowo zielona. Ta jest taka bardzo, bardzo taka srebrzysta. To jest jedna gałązka, tutaj mam drugą gałązkę, tutaj mam trzecią, ale ona okropnie kuje i mam jeszcze czwartą na stole. To już każda taka sama. Słuchajcie, skąd ja mam tę choinę? Dzisiaj jak poszłam z Brunkiem na spacer, to wzięłam ze sobą taką torbę po zakupach i tam miałam kilka rzeczy do wrzucenia do segregacji. Już odchodziłam spod tych śmietników, zauważyłam na kupce właśnie tę choinkę. Tam było jeszcze więcej, tam była właśnie też taka zwykła, typowa zielona, o, ona mi się tutaj przyczepiła, taka zielona. Ale ta mi się bardzo podobała i jak zobaczyłam, że ktoś ją tam położył, to pomyślałam, że ja sobie jedną gałązkę wezmę. No i wzięłam jedną gałązkę, ale jak tak odeszłam kawałek, to pomyślałam, że wezmę sobie więcej. No, więc zrobię sobie takie, wiecie, ładne mini choinki w domu, w kuchni może postawię. Tak, to jest choina spod śmietnika i wiecie co, ja się nie wstydzę tego w ogóle powiedzieć. I mogłabym Wam teraz powiedzieć, że właśnie sobie jeszcze dokupiłam choiny, ale po co? Skoro ktoś ją tam położył, to właśnie po to, żeby ktoś z niej coś zrobił, żeby się nie zmarnowała. Myślę, że ktoś po prostu choinkę sobie podcinał i może jakiś stroik robił. W każdym razie ja też zostawiam pod śmietnikiem różne rzeczy, które wiem, że się komuś jeszcze przydadzą. Na przykład ostatnio wyniosłam całe wielkie opakowanie karmy, która Brunkowi kompletnie nie podeszła. Po prostu się jej nie czepił. Nie wiem dlaczego, więc porządnie ją, wiecie, obwiązałam, zakręciłam, nawet zapięłam dwoma spinaczami, bo nie chciałam chować w worek, bo wiecie, ktoś nie będzie tam rozrywał i patrzył, co to jest. Więc żeby było widać, że to jest karma dla psa, podsunęłam tak pod kosz, żeby tam w razie czego, ale akurat deszcz nie padał. No i na drugi dzień jej nie było, więc ktoś na pewno wziął dla zwierzaka, a wiecie, jakie mamy teraz czasy. No, karma nie należy do najtańszych i w ogóle nic nie należy do najtańszych, więc dziś też widziałam na przykład worek zawieszony, tam były rękawiczki, buciki, jakieś czapeczki po takich raczej małych dzieciakach. I słuchajcie, to jest super, bo zamiast wrzucać to do śmietnika, to lepiej to po prostu wywiesić i ktoś na pewno z tego skorzysta. Wiem, że chodzi tutaj jeden pan, który no grzebie po śmietnikach, po prostu świeci sobie wieczorem latarką, widzę go nieraz i on po prostu szuka jedzenia, więc ja też widzę, że niektórzy wywieszają woreczki z pieczywem i ja też już kilka razy tak zrobiłam. Zostało mi kilka kromek, wiecie, czyste, no, po prostu do zjedzenia, więc w tym woreczku, w którym był chleb, zawinęłam to jeszcze w jakiś woreczek i powiesiłam. No wiecie co, naprawdę, jest tylu ludzi, którzy są głodni, którzy szukają po śmietnikach, że grzechem jest wyrzucać jedzenie do kosza. No, więc tak, no u nas się teraz dużo tego jedzenia nie marnuje, ale jeżeli ktoś może się tym najeść, bo jest głodny, warto czasem zwrócić na takie rzeczy uwagę, więc uczulam Was i no, zamiast do kosza to lepiej obok. Tylko wiadomo, trzeba to jakoś zawinąć, jakoś tak wiecie, żeby to było zabezpieczone, żeby ktoś to mógł po prostu zjeść. Dobra, więc ja uciekam sobie robić moje nowe stroiki i uważam, że to jest super, że dzisiaj przytaszczyłam sobie takie cuda do domu za darmo. Ktoś zostawił, ktoś wziął i super.